Michał Sztanga, Fijałka, mistrz Federacji X-Games, nic się nie zmieniło. Rywal w ostatniej chwili, ale widać sprytny facet. No sprytny młody zawodnik. Musiałem uważać cały czas, byłem czujny, bo wiedziałem, że dobrze bije w stójce. Wykonałem swój plan tak jak chciałem i udało się wygrać. Pierwsza runda tutaj, narożnik podpowiadał jak zacząłeś, żeby lewa ręka cały czas pracowała. Jak sprowadziłeś do partery, był taki moment na początku, wydawało mi się, że szybko przyjdzie koniec, ale dobrze tam kręcił. Tak, bardzo dobrze się kręcił, widać, że jest z Brazylii. Po jego prawym sierpie postanowiłem, że zejdę do parteru, bo poczułem ten cios, bo był bardzo mocny. Zadziałał mój instynkt, który ciągnie zawsze do parteru i tam dobrze się czuję. Młody się kręcił, ale dałem radę go skontrolować, no i wygrałem. Był moment, że długo trzymał ci rękę, powiedz, było jakieś zagrożenie czy nie? Nie, nie było. Pilnowałem tej ręki, dobrze ją schowałem i byłem bardzo czujny, wiedziałem, że jej nie wyciągnę. Kilka słów jeszcze powiedz o samym momencie poddania, bo tak może nie do końca było widać ze wszystkich perspektyw, a jak to było w środku klatki? Założyłem duszenie, wiedziałem, że nie jest czyste, bo miałem je na szczęce, dlatego nie cisnąłem od razu z całej siły, słyszałem jak Bagi mi krzyczy, żebym się nie spinał od razu. Dlatego trzymałem tak na 70% i nagle poczułem, że wskoczyło mi przed ramię na szyję, wtedy docisnąłem już na maksa i myślałem, że już nie puszczę. Powiedz teraz tak, kolejna walka, prawdopodobnie też będzie na X-Cage, obrona pasa, tak planujesz? Tak, tak. Czekam na propozycję organizatorów, czekam na stoną galę, bo mam jeszcze podpisany kontrakt na kolejną walkę, więc czekam na ich ruch i walczę. Bo chyba nie możesz narzekać na rywali, tak? Bardzo dobrze są wybrani dobyć ci rywale. Ciężko jest znaleźć dla mnie przeciwnika. Wszyscy topowi praktycznie zawodnicy są w różnych innych organizacjach. A dużo osób też nie chce ze mną walczyć. Także naprawdę jest ciężko znaleźć mi przeciwnika. Tutaj młodemu szacunek, że wziął tą walkę tak na szybko przed galą. Także naprawdę wielki szacunek dla niego. A powiedz, myślisz o tym, żeby w przyszłości może zaboksować dla innej federacji? Oczywiście, że tak. Zobaczymy, co czas pokaże. Jestem otwarty na propozycję zawsze. Gratulacje, dzięki za dziś i czekamy na więcej. Dziękuję bardzo.